Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Siemano, trzeba to chyba powiedzieć sobie otwarcie. Mimo tego, że dzisiaj jeszcze do rozegrania mamy spotkanie Liverpoolu z Luton, ta podwójna kolejka numer 25 wyszła po prostu fatalnie. Jeszcze przed jej startem wypadli Trent i Allison po 45 minutach pożegnaliśmy się z rzotą i Darwinem, którzy, którzy zeszli z kontuzjami Za Jottę wszedł salach, który miał zagrać ogony, no ale jednak w związku z tym zagrał dłużej w pierwszym spotkaniu, że nie było żoty i jeszcze zdobył 11 punktów W tym drugim meczu raczej nie, raczej nie zagrał, i tak 11 punktów, patrząc na, standa na standardy tej podwójnej kolejki to bardzo dużo Bo na przykład Foden i Kevin De Bruyne zdobyli łącznie 7 a Haland, który miał zdobyć gdzieś tam 15-20, na tyle liczyliśmy, zdobył 10, Na no w sumie e, gdzieś tam ten, ten zwrot się w końcu pojawił, ale na pewno nie byliśmy zadowoleni. A jeszcze z kontuzjami wypadli Adebayo i Pinok, i o tym też się dowiedzieliśmy dopiero przed, przed, po deadline. Ie. Więc generalnie witam i masakra. Także jeśli zdobyliście w tej kolejce więcej niż nie wiem, 50 czy 60 punktów, to zostawcie łapkę w górę. Myślę, że nikt się nie spodziewał aż tak. Niskich wyników, totalnie, totalnie to nie wyszło. A jak nam wyjdzie pusta kolejka numer 26? No to jest taka runda specyficzna, bo w pustej kolejce numer 26 będziemy mocno liczyć na graczy takich wojowników bidonów, takich którzy pilnowali bidonów gdzieś tam przez 15-20 kolejek, jak Taylor, jak Archer, więc na pewno będzie ciekawie. Także na starcie, jeśli lubicie moje odcinki, to jeszcze raz łapka w górę jest bardzo wskazana. No i zaczniemy od tej pustej kolejki numer 26 i jak ją ewentualnie zarządzać, ilu zawodników to tak naprawdę spoko, ilu ma zawodnikami wyjść. I ciężko w sumie odpowiedzieć na to pytanie, a właściwie nie da odpowiedzieć się na, się na pytanie, Ilu zawodników to jest spoko? Bo dla jednego to będzie, nie wiem, ośmiu, a dla innych pełny skład. Bo sporo zależy od zakładanej strategii chipów i aktualnego stanu zasobów ludzkich, które mamy w składzie. No bo inaczej odpowiemy, odpowiemy sobie na to pytanie, gdy mamy aktualnie, na przykład, nie wiem, 7 graczy, którzy mają, tą mają mecz w pustej kolejce, a inaczej odpowiemy sobie, gdy mamy 10, no bo jednak trochę bez sensu będzie nam się wrzu wrzucać w jakieś tam wielkie hity za minus 12, by skompletować ten skład. Także generalnie podczas tego odcinka będą się pojawiać takie charakterystyczne prostokąty, czerwone, czyli będą to opcje, jeśli nie gramy freehita w kolejce numer 29 i niebieski prostokąt, gdy gramy tego freehita i tak będę sobie starał, starał rozróżnić te tematy, bo teraz już musimy wiedzieć jaką strategię będziemy obierać, czy będziemy zbierać tych zawodników, czy będziemy układać freehita i tak naprawdę to będzie nam determinować te wszelkie transfery, w sensie ja wiem, że to nie zawsze wychodzi, no na przykład układanie składu na podwójną kolejkę numer 25 żeby mieć jak najwięcej zawodników z podwójną kolejką nie wyszło no ale jednak na pustą kolejkę kimś trzeba zagrać, także, także warto się po prostu na to jakkolwiek przygotować Więc jeszcze raz, na czerwono będą yy, Będą zawodnicy, którzy Pasują pod strategię z free hitem w kolejce numer 34 A na niebiesko ci, którzy Pasują pod strate strategię z free hitem W kolejce numer 29 Więc zacznijmy sobie od Frihita w kolejce nr 34, i na które drużyny byśmy wtedy jakoś bardziej celowali, na które byśmy bardziej stawiali? No to i w kolejce nr 26, i w kolejce nr 29, grają drużyny Aston Villa, Burnley, Fulham, Nottingham Forest, Brentford oraz West Hamu. W sensie tutaj zakładamy ten najbardziej możliwy scenariusz. Według Bena Kralina, to się jeszcze nie musi tak w pełni ziścić. Niepewn niepotwierdzone jeszcze spotkanie jest oczywiście Nottingham Forest z Luton, a to uznaje się jako to najbardziej prawdopodobne. W każdym razie wtedy byśmy prawdopodobnie celowali w zawodników z tych drużyn Gdzieś tam oczywiście z tyłu głowy trzeba mieć zawodników Bormów, którzy mają podwójną kolejkę numer 28 Ale znowuż nie mają meczu w tej kolejce numer 29, więc mamy trochę z nimi większy problem Trochę mniejszy problem jeśli chodzi o graczy Bormów mamy jeśli gramy freehita w kolejce numer 29 Bo wtedy tak naprawdę nie zwracamy uwagi na tą, na, tą podwójną, na tą pustą kolejkę numer 29 I w związku z tym możemy sobie kupić ilu chcemy tych graczy I tak naprawdę nie, nie, nie wyniesiemy z tego żadnych konsekwencji, bo nawet po w kolejce numer 29, oni mają bardzo fajny kalendarz Wisienki. Więc, skoro liczymy na to, że wrócą do lepszej formy, to może nam się to naprawdę opłacić. Jednak jeśli gramy Free hita w kolejce numer 29, no to bardziej skupimy się na opcjach, które nie dość, że mają teraz spotkanie w pusty kolejce numer 26. No to gdzieś tam później będą mieli może tą podwójną kolejkę numer 34, według, według tego najbardziej prawdopodobnego scenariusza. To w tym wypadku w drużynie, które, które celowalibyśmy, to Everton, Crystal Palace oraz Arsenal. W sensie Everton ostatnio jest w formie bardzo słabej, bodajże w ostatnich pięciu meczach zdobyli tylko trzy bramki Crystal Palace to Crystal Palace, więc zostaje nam Arsenal No ale Arsenal to jest taka ekipa, w którą chcemy wchodzić i to i tak totalnie, bo to jest ekipa, która najwięcej strzela i najmniej traci Więc mamy taki full service, jeśli chodzi o ekipę kanonierów Także mogę sobie przejść dalej do kalendarza I do ekip, które jakby najbardziej nas interesują Wśród tych, które wymieniłem Tych, które łączą te dane scenariusze W tym scenariuszu, gdzie gramy free Hita w kolejce numer 29 To byłyby właśnie ekipy Arsenalu, Manchester United oraz Wilków No i w tym drugim, gdy gramy free Hita w kolejce numer 34 Byłyby to ekipy Aston Villi, Brentford oraz West Hamu I mamy tutaj dwie dość duże, fajne karty Bo mamy Arsenal, mamy Manchester United w tym pierwszym scenariuszu Czyli ekipy, które są ostatnio w bardzo dobrej formie Na razie jednak skupiając się na tym, na tych kalendarzach No to w sumie nie dość, że są w dobrej formie To i Arsenal, i Wilki, i Manchester United mają bardzo fajne spotkania Nawet, nawet gdzieś tam patrząc krótkoterminowo To już w tej pierwszej kolejce, czyli w kolejce numer 26 Arsenal gra z Newcastle, czyli... Teoretycznie najgorszą defensywą w całej lidze. Później mamy Manchester United, który gra z Fulham u siebie i Wirki, które grają z Sheffield u siebie. A Sheffield wiadomo w jakiej jest formie. Pewnie to będzie kolejny mecz, gdzie gdzieś tam się może zakręcić koło piątki, jeśli chodzi o ich wynik. Także kalendarzowo nam się podoba. Patrząc na tą drugą strategię, tutaj Aston Villa wypada na, naprawdę, naprawdę git, jeśli chodzi o grafik, bo nie dość, że mają zielone spotkania, to jeszcze mają ten, ten pewny mecz w kolejce numer 29, także jest spoko, ale poza tym mamy dość duży problem, bo Brentford i ich forma jest mieszana, poza tym kalendarz również jest mieszany. A West Ham jest ostatnio najgorszą ofensywą i w ogóle całą drużyną w lidze No gdzieś tam mogą Sheffield się bić o miano tej ekipy Więc mamy tutaj troszeczkę większy problem Także mi się wydaje, że warto się skupić na formie Bo nawet może być tak, że jeśli gramy tą strategią Że uzbieramy zawodników na pustym kolejkę numer 29 To ostatecznie mi się wydaje, że chyba bardziej będzie się opłacać kupić Zawodnika Arsenalu, który na przykład zagra w trzech meczach Niż kupić zawodnika West Hamu, który gra w czterech Bo jeśli zobaczymy sobie na ich statystyki No to w ostatnich sześciu spotkaniach Arsenal zdobył bramek 21, gdzieś tam z tych drużyn, które omawiamy, Manchester United też jest wysoko, bo zdobyły goli 14 Wilki zdobyły goli 11, więc też całkiem spoko, prawie 2 na mecz Zobaczmy sobie na, na ten drugi scenariusz, tutaj Aston Villa zdobyła goli 12, czyli całkiem ok Brentford wypada troszeczkę gorzej z tego co pamiętam, Brentford jest tutaj, Brentford zdobyło, zdobyło goli 10 Aha, nie pokazuję tego na planszy, jeja yeah, yeah. Już pokazuję, cofam się. W każdym, w każdym razie tutaj e, mamy, mamy ten Arsenal, który zdobył goli 21, i to nam się podoba, no ale po drugiej stronie medalu mamy West Ham, który zdobył goli tylko 3. Zobaczmy sobie na non-penalty expected goals, tutaj też ponownie West Ham wypada bardzo słabo. West Ham jest drugi od końca, gorzej wypada tylko ta ekipa Crystal Palace, i to jest tak naprawdę poziom Sheffield i Burnley, jeśli chodzi o ofensywę, a to nam mówi bardzo dużo. No i tutaj cofając jeszcze od tej poprzedniej karty, no to oni mieli na no, ostatniej 6 spotkań, aż 4, gdy nie zdobyli żadnej bramki. Więc ciężko byłoby kupić gracza ofensywnego tej ekipy. Zobaczmy sobie na gole stracone. Tutaj na pierwszym miejscu mamy Sheffield, ale też West Ham mamy bardzo wysoko. West Ham stracił goli 14. Porównamy sobie to z zawodnikami Arsenalu. No to Arsenal st st stracił goli 4 i zachowali aż 3 czyste konta, czyli najwięcej w tym całym okresie. Na koniec jeszcze non-penalty expected goals, żeby sobie porównać, czy ewentualnie te liczby się zgadzają. I w przypadku Arsenalu oczywiście się to zgadza. Ale też na przykład Nottingham Forest jest na drugim miejscu i Nottingham Forest też prawdopodobnie będzie miał ten mecz w kolejce numer 29, więc też można by było się nad nimi bardziej pochylić. Tylko że akurat ten kalendarz na, na dwie najbliższe rundy wygląda u nich cienko. No, ale w każdym razie West Ham znowu wypada gorzej, więc ja pokazuję te statystyki. W związku z tym, że niekoniecznie chyba chciałbym wbijać się w tych zawodników West Hamu, nawet jeśli gram tą strategią, że zbieram tych graczy, nawet jeśli ten ich kalendarz wcale nie wygląda wcale, te, nie, nie wygląda wcale tak źle. No, bo oni mają teraz Brentford, później mają Everton, później mają Burnley, ale wciąż ta drużyna jest po prostu ostatnio, ostatnio najgorszą w lidze, i mimo tego, że możemy mieć jakieś dobre wspomnienia, czy to z Bowenem, czy to z Kudusem. To chyba wydaje mi się, że kupno Saki czy Odegarda na 3 mecze da nam więcej niż kupno Bowena czy Kudusa na 4 spotkania. To może oczywiście różnie się ze także dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie. A skoro tak już mu powiedziałem o Sace, powiedziałem o nie wiem, Odegardzie o, o, Odegardzie czy Bowenie, to przejdźmy może do pomocników i kogo ewentualnie kupiłbym z pomocy. Pierwszy, pierwszy zestaw zawodników to jest ten, gdy gra, gramy bez fryhita w kolejce numer 29, to mamy Baileya. Liam Bailey ma może pewien problem, jeśli chodzi o minuty. Ale nie mam, na pewno nie mamy tego problemu, jeśli, jeśli pomyślimy sobie o tym, ile on zdobywa punktów na czas, w którym gra. Bo od kolejki numer 9 zdobył 5 goli i 6 asyst w 950 minut, co daje nam zwrot co średnio 85 minut. Wykonuje też czasami stałe fragmenty gry gra generalnie wysoko i ma dobry test oka. Patrząc sobie na statystyki, to w ostatnich 5 spotkaniach zdobył punktów 21 Zdobył dwie asysty, wykrywał 11 okazji, oddał 9 uderzeń, więc wygląda to całkiem spoko. Dalej mamy Daglasa Luisa. Daglasa Luisa to jest w porównaniu z Belejem pewny, jak jeśli chodzi o minuty, bo tutaj tak naprawdę gra wszystko. On opuścił tak naprawdę tylko 45 minut w meczu z Sheffield, ale wiadomo, że tam do przerwy było nie wiem, 3 czy 4-0. I po prostu u Emery dał mu odpocząć. Brazylijczyk, jednak, mi osobiście się wydaje, że ma w teorii niższy sufit niż Bailey, no ale po prostu te punkty ma teoretycznie bardziej pewne. Patrząc sobie na jego właśnie staty statystyki, to on od kolejki numer 18 zdobył tylko dwa gole i dwie asysty, ale mimo to zdobył gdzieś tam w tych meczach aż 8,41 punktów, czyli ponad 5 na mecz, bo zgarnął dużo bonusów. Zdobył aż 10 bonusów, także wiemy, że to jest taki magnes na te punkty bonusowe. Patrząc sobie na, staty na statystyki w ostatnich 5 spotkaniach, to oddał 5 uderzeń, 13 okazji, więc też generalnie nie jest źle i zdobył tyle samo punktów co Bailey, czyli 21. Ja bym jeszcze się tylko zerknął na chwilę na ewentualną hitmapę, bo to może też być dość ważne, jeśli chodzi o wybór między tymi graczami, bo wiemy, że kontuzji doznał kamara. I skoro kontuzji doznał, kamara to Douglas Louis ostatnio zagrał troszeczkę niżej. Tutaj widzimy średnią pozycję Douglasa Louisa, a tu mamy średnią pozycję Leona Baileya. Więc to może być taki argument, żeby ewentualnie wziąć Baileya. Tylko w przypadku Baileya trzeba pamiętać o tym, że te minuty nie będą nas rozpieszczać. Trzeba się przygotować na to, że gdzieś tam ta zmiana, w okolicy 60 minuty, może nastąpić. Akurat w ostatnich dwóch meczach zagrał 80 i 72. Także jeśli by grał po to 80, to myślę, że bylibyśmy generalnie zadowoleni. Ale nawet jeśli grał krócej. To gdzieś tam się te zwroty po prostu u niego pojawiały. Jak powiedziałem wcześniej, od kolejki numer 9 5 goli i 6 asyst. Po prostu ta skala minut może nam się ewentualnie tutaj nie podobać. Więc w sumie, jeśli chodzi o tą strategię bez Frychita w kolejce numer 29, to nie mamy jakichś klarownych opcji, bo tą, tą kolejną opcją byłby Jarrod Bowen. Na no, Jarad Bowen nie dał zwrotów w ostatnich sześciu spotkaniach I jak powiedziałem wcześniej West Ham w tych samych meczach zdobył łącznie trzy bramki I was aż czterech nie zdobywał goli Więc generalnie mamy ciężko Jeśli zbieracie tych zawodników Trochę łatwiej pewnie byśmy mieli Jeśli gramy tego Frichita w kolejce numer 29 Bo możemy zaatakować czy to fajne fixy Arsenalu Czy Wilków, czy Manchester United O których też, też wspominałem wcześniej Mamy też chyba lepsze opcje Pewniejszych minut i tak dalej i tak dalej Bo na przykład Huang Przed wyjazdem na Puchar Narodów na Puchar Azji przepraszam W 1450 minut zdobył 10 goli i 3 asysty Co dawało nam zwrot Średnio co 110, 110 minut Miał też rzuty karne Neto to jest w ogóle gracz, który w całym sezonie notuje Bardzo, bardzo dużo zwrotów Bo jeszcze częściej niż Hwang Bo on zdobywa zwrot średnio co 100 minut Gdyż w 1300 minut zdobył dwa gole I 11 asyst No ale po prostu e, Oczywiście asysty są cenione mniej niż bramki Stąd Hwang w teorii może wydawać się lepszą opcją Też ma rzuty karne ale netto na pewno by nie przekreślał, bo też notuje bardzo, bardzo dużo punktów yy, Mamy też Garnaccio, Garnaccio to jest taki mistrz, mistrz chaosu, trochę w stylu Darwina nunieza, co nie, co nie zmienia faktu, że ma pewne minuty, kosztuje 5-0 No i poza tym gra w drużynie United, która ostatnio jest w całkiem dobrej dyspozycji A sam Argentyńczyk od kolejki numer 19 zdobył punktów 44 w 7 spotkaniach, czyli ponad 6 na mecz I jest to piąty wynik wśród pomocników więc generalnie też może nam się to podobać. No i powiedziałem, że to jest mistrz chaosu, no i nam się to musi zgadzać, gdyż on w ostatnich pięciu spotkaniach oddał 17 uderzeń i wykrował aż 14 okazji, więc jest go, jest go generalnie wszędzie pełno. Może wyniki nie są jeszcze, na, nie są jeszcze najle najlepsze, może nie że najlepsze, ale nie są po prostu aż tak regularne, jak byśmy chcieli, ale wydaje się, że za 5-0 może być to całkiem ciekawa opcja. No ale oczywiście mamy też tych dwóch zawodników wilków, o których mówiłem, czyli Huang hee chan który w całym sezonie zdobył już 10 bramek i 3 asysty oraz Pedro. To, który odwrotny ma te statystyki, bo zdobył dwa gole i 11 asyst, ale ostatecznie obydwaj mają po 13 zwrotów w tym sezonie, a Wilki radzą sobie po prostu bardzo, bardzo dobrze, więc w sumie mamy fajne opcje w dość dobrej cenie. Ale oczywiście, jeśli ktoś może sobie pozwolić, nie wiem, na Odegarda albo ktoś nie ma Bukoyasaki To też są to oczywiście świetne opcje Ja w sensie jestem prawie pewny, że już kupuję Bukoyasakę z mi, tych katuszy i tutaj za Diogo Rzute wleci leci Bukoyasaka No ale jest też Odegard, Odegard też w ostatnich dwóch meczach dał 24 punkty Zdobył gola i 3 asysty, więc ewentualnie przy, przy Odegardzie też można się zastanowić, tym bardziej, że teraz mają dwa mecze z, z jednych najgorszych defensyw w całej lidze, czyli Newcastle oraz Sheffield. Także można spodziewać się na jakieś fajne punkty, jeśli chodzi o Arsenal. Tym bardziej, że jak widzieliśmy, oni w ostatnich sześ, sześciu spotkaniach zdobyli 21 ramek a w ostatnich pięciu meczach zdobyli goli 20, no bo oni wygrywali spotkania bardzo wysoko. Z Crystal Palace wygra, wygrali 5-0, później z Forest 2-1, z Liverpoolem 3-1, z West Hamem 6-0 i z Burnley 5-0, więc generalnie można liczyć na tę ekipę i myślę, że fajnie byłoby jakoś tam bardziej doinwestować w ten Arsenal. Jeśli mamy takie możliwości Przejdźmy dalej, przejdźmy do napastników, bo tutaj ewentualnie będą opcje za Darwina Nuneza Wcześniej były opcje takie w teorii za Diogo rzotę, bo Diogo, Diogo Rota wypada Na minimum miesiąc, pewnie gdzieś tam na dwa Więc generalnie trzeba się z nim pożegnać, także przejdźmy do e, Tych opcji za Darwina Nuneza i tutaj Mamy w sumie trzy, wszystkie trzy są fajne, także to jest generalnie dość ciężki wybór e, Stąd myślę, że ostatecznie każdy będzie decydował bardziej pod swoją strategię e, Ivan to jest gracz, który po tym powrocie z banicji spowodowanej gdzieś tam graniem grubo obstawianiem, dawał punkty tak naprawdę w każdym meczu poza spotkaniami z City, więc raczej myślę, że można to mu wybaczyć, więc Ivan jest spoko opcją. Ivan to jest w ogóle gracz, który w ostatnich pięciu meczach od do 20 uderzeń, z czego aż 8 to były setki. Trafił 4 gole, więc tutaj ta regularność wydaje mi się, że jest bardzo fajna i myślę, że możemy to czuć na przestrzeni tak całego sezonu. Możemy mu zaufać, bo wiemy że on w poprzedniej kampanii zdobył goli 20. Dominik Salanki znowu można powiedzieć, że wrócił do prądu. Podpiął się pod prąd w tych ostatnich dwóch spotkaniach, bo zdobył, mecz, zdobył, zdobył punkty i w meczu kolej, kolejki numer 24 i w meczu kolejki numer 25, zdobył w tych dwóch meczach łącznie punktów 17. Czyli chyba nawet więcej niż Ivan Tonej w trzech Także generalnie ten transfer Mi jakoś za bardzo nie wypalił No ale też wydatnie pomógł mu tutaj Martin Dubrawka Który tak naprawdę sprezentował mu tę bramkę I pozostało mu tylko wbić piłkę Gdzieś tam pewnie z dwóch metrów czy, czy coś takiego Więc nie miał, nie miał zbyt trudno Dominik Salanki Ale Dominik Salanki w ostatnich pięciu meczach Też miał 500 setek Więc generalnie nie wygląda to całkiem źle Jeśli chodzi o tego gracza i musimy pamiętać, że ma podwójną kolejkę Numer 28, gdzie ma jeszcze Sheffield I Luton i na pewno będziemy musieli Mieć te tego gracza, w sensie powinniśmy mieć tego gracza. A, my, a czy powinniśmy mieć yy, Hojlunda? Hojlund to jest w ogóle bestia ostatnio. W ostatnich pięciu meczach zdobył sześć goli, dwie asysty, dało mu to 48 punktów, więc generalnie trzeba, się, trzeba to przyznać, że się obudził. Tylko, że tutaj on operuje na bardzo, bardzo wysokiej skuteczności. On tak naprawdę oddał 10 uderzeń, z czego 6 to było setki, no i 6 to były bramki, więc tak naprawdę oddał 10, 10, 10 uderzeń i 60% z nich skończyło się bramką. Także tutaj można, można i trzeba mówić o totalnie, totalnie wielkiej skuteczności Duńczyka. I trzeba mu to przyznać, że on już w meczach Ligi Mistrzów nie potrzebował jakiejś wielkiej liczby sytuacji, by w końcu trafić do, do bramki, więc skoro odblokował się w Premier League, to myślę, że też jest okazja na to, żeby z tego korzystać, ale jednak pewnie bardziej będą to robić gracze, którzy grają free hita w kolejnym, w kolejce numer 29, a nie w w kolejce numer 34. Więc, wśród napastników, to by było tyle z opcji. Myślę, że e, ciężko byłoby nie skorzystać z tej, for, z tej formy Hojlunda. To może być taki rand punktowy, jak w przypadku Richard Sona, który ostatnio akurat nieco, nieco się zaciął, ale po prostu, gdy już wejdzie na taki swój tor, to te punkty zdobywa regularnie. Na koniec, jeszcze przej przejrzyjmy sobie opcje z obrony. W sumie ten odcinek wychodzi nam na razie bardzo krótko: w sumie spoko im krócej przeważnie, tym lepiej. Także tutaj mamy trzy opcje. W sumie dwie są takie, jak jeśli gramy bez frigita w kolejce numer 29 bardziej, czyli Sergio Reguilon oraz Paul Torres. I w sumie, ja w ogóle, jeśli chodzi o obrońców, to mam problem. czybym bym jakiekolwiek transfery robił? Bo poza Gabrielem, który tutaj jest naprawdę taką opcją uniwersalną, transferem numer 1, niezależnie chyba jaką strategię gramy, bo nie da że gwarantuje duże zagrożenie, przez całe fragmenty gry, no to jeszcze to wykorzystuje. Bo w ostatnich pięciu meczach oddał 8 uderzeń, i jeszcze 4 z tych uderzeń to były setki. Więc skoro on tak super odnajduje się, czy, czy to przy rzutach różnych, czy to przy rzutach wolnych, to myślę, że e, sugerują się też tym, jak dobrze gra defens w Arsenalu, i to jest. Najlepsza defensywa w perspektywie całego sezonu to Gabriel jest typowo opcją numer jeden, i jeśli go nie macie, to na innych obrońców nawet bym nie spojrzał. No ale jeśli chcemy gdzieś tam inaczej kombinować, no to właśnie mamy Regilona, mamy Paulo Torresa. Paulo Torres teraz wrócił do składu Aston Villa po tym, gdy był kontuzjowany. W całym sezonie zdobył dwie bramki. Ale mi się wydaje, że defensywa Aston Villa nie jest taką, której bym ufał. No, ale ten kalendarz akurat może być dość budujący, bo teraz mają mecz z Forest, później, później z Luton, później ze Spurs i West Hamem. I szczególnie ten mecz w kolejce numer 29, jeśli młoty się nie obudzą, może być całkiem ciekawy, jeśli chodzi o perspektywę kąta. Niemniej to wciąż nie jest idealny wybór i to nie jest wciąż wybór, który na przykład robiłbym za minus 4 nawet jeśli miałbym chyba zagrać w dziesiątkę. Sergio Regilon ma takie plusy, że gra bardzo wysoko, bo jeśli zobaczylibyśmy sobie na jego średnią pozycję w spotkaniach to on tak naprawdę jest tylko niżej ustawiony od toneja i tego drugiego napastnika, więc to, to trzeba mu przyznać i to trzeba docenić. Wykonuje też stałe, stałe fragmenty gry, dużo dośrodkowuje, w sumie też nawet sporo uderza, bo tam bramka toneja padła z tego, że Regilon uderzał i w sumie dobijał to Ivan więc można powiedzieć, że te punkty zawdzięcza jemu, a już sam Hiszpan mógł zdobyć, mógł zdobyć tę bramkę, ale tam pięknie bronił Keleher. Także tutaj też znajdziemy jakieś minimalne argumenty. Ciekawą opcją może być też Senes. I Senesiego w sumie mógłbym tutaj pokazać na, na planszy, bo wcześniej nie, w sensie nie zmieściłem go na planszy, ale mógłbym pokazać go F, w FPL-u. Że to jest gracz, który zdobywa dość dużo goli, bo w tym sezonie ma 3 bramki i 2 asysty. I ma tą podwójną kolejkę numer 28, więc nad nim też bym się jak najbardziej zastanowił. Tym bardziej, że ten późniejszy kalendarz wygląda bardzo, bardzo dobrze. Nawet jeśli wyciągniemy sobie to spotkanie w kolejce numer 29, to po prostu nie dość, że defensywa Bormów wygląda całkiem ok. No to jeszcze Senesi odnajduje się przy stałych fragmentach gry, a kosztuje 4,5, więc to może być też ciekawa opcja. I nawet nie wiem, czy my, po prostu bym go nie wziął zamiast Regilona i Paula I mimo tego, że nie mamy meczu w kolejce numer 29, to jednak bym miał podwójną kolejkę w rundzie numer 28. I gdzieś nam by się to wyrównało, więc jeśli chodzi o obronę, to chyba by było na tyle, bo nie wiem za bardzo, co mógłbym tutaj dodać. Generalnie po prostu jest kaszana, jeśli chodzi o opcje w obronie, bo nawet jeśli zobaczylibyśmy sobie na. Taki widok punktowy, kto zdobył najwięcej punktów w ostatnich meczach, no to tutaj próżno szukać obrońców, bo tak naprawdę poza Gabrielem nikt nam regularnych punktów nie daje, no w sumie czemu by wam tego nie pokazać, zobaczmy sobie na w sumie punkty tylko obrońców, nawet nie patrząc na gdzieś tam szerszą skalę, na porównanie z innymi formacjami, bo to jest bez sensu. No, to oni w własnej 6 meczach. Tylko Gabriel zdobył 37 punktów. Poza tym mamy dalej Bradleya, który punkty zdobywał tak naprawdę tylko w dwóch spotkaniach, a zagrał tylko w trzech, zdobyło się 31. No i w sumie dalej mamy opcję, które zdobył gdzieś tam po 28, 23, 24, 24. Więc generalnie nie było takiej opcji poza Gabrielem, która nam by się jakoś totalnie wyróżniła. Stąd minusowanie za obrońców jakoś za bardzo mi się teor w teorii nie będzie podobać. Na koniec, jeszcze w sumie, przejdźmy sobie do tematu może Richardsona. Bo Richardson to może być taki gracz, który gdzieś tam będzie chodził nam po głowie, czy ewentualnie go sprzedać, w związku z tym, że ostatnio zagrał mniej minut w tym meczu z Wilkami. I jak najbardziej, chyba, może się to zgadzać, ale raczej tym, którzy grają w Hita w kolejce numer 29. My się musieliśmy liczyć z tym, że jak wróci są, to minuty Richardisona będą okrojone. I to było chyba coś, na co po prostu powinniśmy być przygotowani. No ale też sam Richardson w tych, w tych ostatnich dwóch spotkaniach nie wypadł jakoś bardzo dobrze. I skoro to był gracz, który historycznie nie, nie był dożony jakimś wielkim zaufaniem czy to przez ogólnie kibiców, czy to przez gracze fantazy to pewnie można się nad tym zastanowić, by go sprzedać. Bo zobaczmy sobie na jego statystyki w tym ostatnim spotkaniu z Wilkami. Nie oddał żadnego celnego strzału na trzy próby. Na 14 podań celnych miał tylko 8 operował na skuteczności 44%. Poza tym wygrał pojedynki tylko 2 na 7 i stracił piłkę 14 razy Więc można po tych statystykach śmiało stwierdzić, że nie był to najlepszy mecz w wykonaniu Brazylijczyka I skoro gra, ktoś gra freeheata w kolejce numer 29 i ewentualnie może go odkupić na to spotkanie To myślę, że to będzie spoko wybór, bo jednak minutowo bardziej, bardziej pewni powinni być czy Madison, czy Son Jeśli ktoś gra tą strategię bez freeheata w kolejce numer 29, czyli zbiera zawodników To oczywiście Richardisona raczej nie tyka, tutaj, tutaj ten problem mu odchodzi ale pewnie w tym, w tym wypadku mamy inny problem. Inny problem mamy problem z Palmerem. Ale też te prostokąty czerwone i niebieskie zaaranżowałem troszkę z tego powodu, że tydzień temu na nie wspomniałem o tym, że trochę inaczej będziemy patrzeć na, Falme, na Palmera, gdy gramy tego Frikita lub nie gramy. No i oczywiście, jeśli zbieramy zawodników, to Palmera było warto sprzedać. Jednak jeśli gramy tego frikita, to oczywiście mamy już trochę inaczej poukładane te klocki. No bo wypada mu tak naprawdę tylko co spotkanie w kolejce numer 26. No ale później ma mać z Brentford Newcastle, ten mecz z, Ars z Arsenalem mu wypada, a dalej ma całkiem fajne kalendarz, czyli Burnley, Manchester United, Sheffield i West Hamem, i z West Hamem Więc generalnie jeśli grałbym Frihita i jeszcze nie, nie sprzedałbym Palmera, to bym go raczej zostawił, bo jednak to team value, które na nim zbudowaliśmy To, że wciąż może dawać punkty, to, że ma karne, oczywiście jest bardzo, bardzo dobre dla nas Więc w sumie co do Sona i co do Palmera to tyle, sporo będzie zależeć od... Strategii, którą wybraliśmy, jak będziemy za zarządzać tymi graczami, czyli tak naprawdę e, jak ze wszystkim, które ak co aktualnie mają Fantasy Premier League, moim zdaniem. Pewnie trzeba bardziej trochę się skupić na tym planingu. Wiem, że nie wszyscy to lubią, ale no ja po prostu będę, będę się oczywiście bardzo mocno ocierał o to w odcinkach Na koniec jeszcze w sumie tak ewentualnie można dodać, czy warto sprzedać zawodników Liverpoolu I myślę, że i tak czy siak zdecydowana większość, gdy brała Darwina czy, czy brała żotę, czy brała To była zdecydowana na to, że i tak będzie się z nimi żegnać na pustym kolejkę numer 26, więc to po prostu trzeba trzymać się swojego planu. żota nam sobie pomógł na tyle, że i tak jest skontuzjowany i tak trzeba go sprzedać. W przypadku Darwina sytuacja wygląda tak, że on nie zagra w tym meczu dzisiejszym z Luton. Nie wiadomo, co będzie dalej, więc trzeba obserwować. Mimo wszystko, skoro wcześniej zakładaliśmy, że będziemy go sprzedawać, no to raczej się nic nie zmienia i będziemy sprzedawać Wajczyka Także to jest dla mnie dość proste. Więc w sumie na koniec, jeszcze tak sobie podsumuję to, ilu zawodników to jest spoko, żeby wyjść na pustyn kolejki numer 26. Dla mnie spoko to jest po pierwsze wykorzystanie darmowych transferów, czyli ten kapitał, który aktualnie mamy ludzki, plus wykorzystanie darmowych transferów, plus skupienie się na ewentualnie opcjach, które będą nam przydatne w przyszłości, a nie takie na przykład, które przydadzą, przydadzą nam się tylko na jedną kolejkę, bo kupienie gracza na jedną kolejkę przeważnie nam nie wychodzi. Więc jeśli mamy po pierwsze opcje, które są w formie Po drugie, które przydadzą się gdzieś tam w dłuższym terminie będą mieli, dłuż, dłuż, będą mieli dłuższy okres ważności To wtedy nawet minusy warto byłoby zrobić Bo stary mem i stary żart, który jest dość prawdziwy Jeśli chodzi o puste kolejki i fantazy Premier League No to w pustych kolejkach minus 4, co tak naprawdę minus 2 Bo 2 punkty dostaje zawodnik za to, że w ogóle zagra Także z tą mową, z tym morałem kończę ten dzisiejszy odcinek Jeśli Wam się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę Górę. Jeśli nie, jeśli macie jakieś inne uwagi, czy na przykład yy, po, po, po prostu na jakiś temat się ze mną nie zgadzacie, lub macie po prostu troszeczkę inną opinię, to daj, dajcie znać w komentarzu. Dajcie znać też w komentarzu, ile zdobyliście punktów w podwójnej kolejce numer 25. Na razie jest fatalnie. Ja tam nawet nie, nie potrzebuję chyba na swój skład, bo nie wiem, czy tam jest 70 punktów. Raczej nie, więc jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia w piątek we Flashu, Później w Deadline Live w sobotę. Na razie.